Siema, tutaj Bartek, a to kolejny odcinek z gry FIFA 17, oczywiście w trybie kariery Manchester United. Jest to bodajże trzeci odcineczek z tej gierki. No i co? Naszym dzisiejszym rywalem będzie Benfica, oczywiście w Pucharze Mistrzów. Będzie to naszym ostatnim rywalem w grupie. Jak widzicie, pozycja w tabeli jest następująca, że zajmujemy pierwsze miejsce w niej. Następnie jest Fenerbahce, którego poprzednio pokonaliśmy bodajże 3-0. Benfica i Palermo, które nie wygrało żadnego meczu, a wszystkie przegrało. Ok. Więc co? Oczywiście teraz w tym momencie sobie ustalimy składzik. Co my tutaj mamy? Rashford, Rooney, Pogba, Martial, Schneiderlin, Herrera, Valencia, Jones, Smalling, Relay. A dajmy szansę może, nie wiem. Kogo my tutaj w ogóle mamy? A, dajmy Ibrahimowicza, bo on nie grał. Pogba niech zostanie, bo dość fajnie się nim gra. Martial to samo może zostać. Smalling z Jonesem niech się tutaj ładnie jakoś, że tak powiem, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, niech się zgrywają ze sobą, o, dokładnie tak. No dobra, no to co, my oczywiście nie możemy żadnego tutaj treningu sobie zrobić, skład jest ustalony, więc zaczynajmy mecz. Oczywiście pragnę przypomnieć, że jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz jeśli jesteście na innym kanale, subka, by być na bieżąco z materiałami. Skład, dobra, myślę, że taki może być. Gramy na stadionie Aloha Park 10 lipca 2016 roku o godzinie 20. Sędzią jest Marcio Herrera Lombra. Na zawodowcu oczywiście gęste chmury. To pogoda nie jest zbyt zachęcająca. Ale no cóż, jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Oczywiście w tym momencie jest to nasz ostatni już grupowy przeciwnik. Więc następnym odcinek. O Jezus. Następnym odcineczku będziemy już. Jeśli oczywiście wyjdziemy z grupy. No mam nadzieję, że wyjdziemy. Będziemy już w 1:16. O Jezus. A dobra. Będziemy w 1:16 tego Pucharu Mistrzów przedsezonowego, którego właśnie w tym momencie gramy. Dobra, więc zaczynamy. O kurczę. I powiem wam, że Benfica to jest chyba jeden z najgroźniejszych rywali w tej grupie, tak mi się wydaje. Chociaż w tym momencie zajmują trzecią pozycję. Kurde. Dobra, pięknie Jones przejął piłeczkę. A co się może dzieje tak w sumie? Poopowiadam wam, tak jak to w każdym odcinku bywa, może poopowiadam wam, co się dzieje w realnym życiu w Manchesterze, więc no powiem wam, że Manchester po ostatnich kilku meczach gra tak trochę w kratkę, bo na przykład bardzo cieszy zwycięstwo z City, z odwiecznym rywalem. 1-0 w pucharze bodajże. Ale zaraz... ajdź. Cieszy właśnie to zwycięstwo... przepraszam. Cieszy to zwycięstwo z City, ale smuci na przykład remis z Burnley w lidze. 0-0. Następny meczyk to jest... tutaj sobie zapisałem na karteczce, zaraz zerkniemy, tylko może niech tą piłkę odzyskam. Dawaj piłkę. Dawaj tą piłkę, co ty? Halo, policja. No. Kurczę, powiem wam, że znowu nie grałem dawno w FIFA, bo grałem ostatnio w FIFA na odcinku, więc to był chyba 3 tygodnie temu? Nie, 2 tygodnie temu bodajże. Coś takiego. Ale wracając. No i niestety przychodzi porażka z Fenerbahce w Lidze Europy.
3-1, więc to troszeczkę smuci. No i ale również cieszy zwycięstwo w lidze ze Swansea 3-1, więc naprawdę Manchester niestety gra w tym momencie w kratkę. No ale wiecie, to jest pierwszy sezon Mourinho, więc on to musi wszystko jakoś ładnie poukładać, ten zespół. Mam nadzieję, że oczywiście to zrobi. Bo z tego, co jeszcze poczytałem sobie tam w internecie, to w prasie jest przewidywane to, że kilku zawodników może odejść w zimowym okienku transferowym z klubu, więc tych średniaków. Mam nadzieję, że to się stanie, bo jednak Manchester to jest na tyle potężny klub, że trzymać średniaków takim w klubie to jest trochę takie coś, jakieś nieporozumienie. Oczywiście ja nie mówię, że w każdym jakimś normalnym klubie się nie przydadzą tacy zawodnicy, no ale chyba w Manchesterze ich troszeczkę za dużo jest. No i trzeba się po prostu ich pozbyć na koszt może jakichś klasowych, fajnych zawodników, młodych, dobrze rozwijających się. Ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że Mourinho ogarnie ten skład, że będą dobrze grali. Ale myślę, że tak z 2-3 sezony powinno być już ok. Manchester już powinien wrócić na swoje prawowite miejsce. Dobra, mamy akcję. Ibrahimović, aj. Ibrahimović odzyskał piłkę. Ander Herrera. No i tracił piłeczkę, no niestety nie udało się. Może. No dobra, zrobił błąd bramkarz. Ja po prostu w tego trenera wierzę, tak? Wierzę, że Mourinho właśnie jest takim trenerem, który powinien ogarnąć ten skład. Bo wierzyłem również w Van Hala, ale no przerosło go chyba to, no niestety. Jak fajnie poprowadził Holandię może sobie przypomnę. Ale jak fajnie poprowadził Holandię, to tak w klubie nie poszło mi zbyt dobrze, niestety, no. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Tak samo nie poszło David Moyes, który miał być takim następcą Fergusona, no ale nie wyszło. Także Scott oczywiście. No i kończymy pierwszą połowę. 0-0. Ostry meczek się, kurczę, szykuje. Muszę teraz troszeczkę się skupić, bo możemy zremisować oraz pierwszy w takim pucharze, a to raczej nie jest zbyt dobra opcja. Co my tutaj mamy? Na innych stadionach jest, że Mönchengladbach czy coś tam wygrywa, znaczy São Paulo wygrywa z Borussią Mönchengladbach. Inter zremisuje z Racing Clubem i Palermas przegrywa z Fenerbahce, więc coś mi się wydaje, że te Palermas to nie będzie miało żadnego punktu, no niestety. A może jakieś zmiany zrobimy w sumie? Bo coś ten Ibrahimović to tak troszeczkę nie domaga, chłopak. Ale nie, zostawimy. Myślę, że takim składem spokojnie sobie powinniśmy poradzić z takim... z Benficą, więc... Miejmy nadzieję, że naprawdę damy sobie radę, bo jednak wygraliśmy dwa mecze, a teraz trzeci tak zremisować albo przegrać nie byłoby zbyt fajne. Dobra. No dawaj piłkę. Dobra. Dobra, troszeczkę teraz się poskupiam. Nie będę się trochę zbyt dużo odzywał, bo jednak mi się przydało wygrać ten meczyk. Nie. Wybij. Pięknie. Dobrze. Ojoj. Dobrze. Idziemy w skontrą. Pogba. Pięknie. Schneiderlin. Ajdź. Prawie. Czy oni tego nie powtarzają?
Czy oni nie powtarzają tego, że Gundogan przeszedł do tego City już trzeci mecz pod rząd? Dobra. Pewnie pranknie, Ibrahimowicz wychodzi. Ibrahimowicz mija, jak... Ajć, mógł strzelać. No ale cóż, dobra. Dalej mamy piłeczkę w posiadaniu, więc jest dobrze, jest dobrze. Teraz, kurczę, chciałem taki zwodnik fajny zrobić. No ale straciliśmy piłkę, więc trzeba ją teraz odzyskać. Bo się nasi zawodnicy męczą bez piłki, a to nie jest zbyt dobre. Dobra, mamy piłkę, pięknie. Dobra, akcja. Rashford, pięknie mija, ajdź, Rashford. Ten chłopak mi się podoba, kurczę. Młody, a może być godnym następcą takiego na przykład Rooney'a, który prawdopodobnie za 2-3 sezony opuści już Manchester. Naszej karierze może to być za 2 sezony góra, bo już ma 3, bo już ma bodajże 31 lat, więc to już raczej jego czas. Dobra, podajmy tutaj, zobaczymy jak to wyjdzie. Ajć! Dobra, nasza. Chyba. Nasza? Nasza, dobra, chodź tutaj. Dobra. Herrera. Ajć, dobra, dobra. Ajć, prawie ładna akcja. Dobra akcja, naprawdę, to była piękna akcja. Taka szybka, dynamiczna i... O Boże, ale podanie słabe. Chociaż teraz... Ojojoj, Manchester coś sobie, tylko w tym meczu sobie radzi. Mało sytuacji stwarza. Miejmy nadzieję, że jednak w ostatnich sekundach strzelimy tą bramkę. Bo... Jak widzicie, mamy przewagę, jeśli chodzi o podania. Więc przynajmniej w tym aspekcie prowadzimy. Dobra, podanie tutaj, pięknie. No, podaj tam do góry, podaj, dobrze. Dobrze. Ajdź, dobra. O, myślałem, że będzie nasza piłeczka, no niestety. Trochę ją zabrali, ale musimy się już wracać. Dobrze, mamy piłkę. No, bo zostało 10 minut i ta piłka poleciała. Ojejku. Dobra. Dobrze. Pięknie. I piękny gol. Martial. No, oczywiście, że nie. Nie, piękna akcja, naprawdę. Robiłem to po mistrzowsku. Dobra. Teraz tylko się bronić albo stwarzać jakąś sobie sytuację i miejmy nadzieję, że jeszcze możemy jedną brameczkę strzelić. Ale teraz tylko nie stracić głupio bramki, którą się tak ciężko się stworzyło. Uff. Dobrze, dobrze. No, tak jak mówiłem, że Benfica będzie ciężkim rywalem, jednak się nie pomyliłem. Cholera. Nie! Broń to, pięknie. Dobra, wybij to. Dobrze. Dobra, nasza piłka. Kontra. Martial, pięknie mija. Martial. Podanie, ajdź. Ale mało brakowało, żebyśmy tą bramkę smogli strzelić drugą. Koniec meczu, zwycięstwo Czerwonych Diabłów Manchesteru United. Niecodziennie wygrywa drużyna, która rzadziej jest przy piłce. I wygraliśmy 1-0, więc dobrze. Ale o to, żeby to przekuć na bramki, samymi podaniami mecz się nie wygra. No i w tym momencie właśnie wychodzimy sobie z grupy. Na pierwszym miejscu. I jesteśmy w krok od... Zostały bodajże 4 spotkania, jeśli chodzi o ten puchar, więc spoko. No i dobra. Bez żadnych zmian oczywiście, daliśmy sobie radę z Benfica 1-0.
Fenerbahce wygrało. Inter wygrał 1-0, tak jak my. I co my tutaj mamy? Biuro. Coś tutaj od nas chcą. A nie. W zamian za dobrych wyników klub znaliśmy pan dodatkowy fundusz. Rozrywki Puchar Mistrzów, dodatkowy budżet transferowy 250 tysięcy. Więc się przyda kasa. Ale jeszcze na sam koniec, bo już będziemy mało kończyć, zrobimy sobie jeszcze trening. Tutaj poprzednią sesję. Chyba nic nie będziemy tutaj zmieniać. Tutaj widzę, że wszystko już zawodnicy tacy, jakich chciałbym trochę są, więc symbole i wszystkie. Jak sobie nasi zawodnicy poradzili? Rashford, strzały bliska matce, Pogba ma podanie pod stopadłe B, gra w dziadka Depaya to jest F, więc słabiutko sobie poradził, gra w dziadka Bailego to jest C, więc to samo niezadowalające. I gra w dziadka Jonesa F, więc słabo, słabo. Sądziłem, że bardziej sobie poradzą. I w naszym kolejnym rywalem, w następnym odcineczku... kalendarz. Będzie Inter. Więc godny rywal, mam nadzieję, będzie. Bo to już jest bodajże jedna 16, więc już nie będzie łatwo, ale jesteśmy bardzo blisko. Nie, to jest półfinał już. Aha. Czyli zostało do końca tego pucharu dwa mecze. Naszym następnym rywalem będzie Inter, jak powiedziałem wcześniej. No ale cóż. Myślę, że na tym odcinek się skończymy sobie. 16 minut to nie jest za dużo, ale no cóż, bywa w takim razie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz jeśli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie na bieżąco z materiałami. Ja się z Wami będę żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.